to oni będą w stanie aktywować nas tak, że będziemy sobie w swojej własnej świadomości świecić bardzo jasno, wiedząc o tym, że to wszystko przeżywamy po to, żeby napisać scenariusz, który nigdy nie powstanie. No, czyli widzicie, ta sama sytuacja, która w procesie dowiadywania się o sobie jest no, toksyczna, kiedy już wreszcie zaufaliśmy temu, że nigdy się do końca nie poznamy, że ciągle się zmieniamy, ale że decydujemy się zauważać siebie w każdej sekundzie wszystkiego, co przeżywamy, to nagle to, co nas dotychczas prześladowało, determinowało i z zewnątrz zakleszczało i chcieliśmy się od tego uwolnić, nagle okazuje się, że... Ślinianki mi wstarczy... Już tego nie zrobię nigdy. Ale no, znaczy nie na wizji. Że nagle to... Że nagle to jest wtedy normalne. Olej, sorry. Mogę powiedzieć, nie chciałem. 700 twarzy Earl Greya, odcinek pierwszy. Zabrakło chomika dzisiaj, ale była cytryna. Ostatnim rzutem na taśmę znalazłem, jednak może jeszcze... Zabrakło chomika, ale była cytryna, tak? Okej, dobra, słuchajcie, to w takim razie dotknąłem sobie oka teraz tym i teraz w ogóle jest jazda. Ja to zjem, zanim ty to zjesz. No nie, no nic nie widzę. Olek musi grzeć sam. No teraz. Okej, słuchajcie, czasami warto zrobić z siebie idiotę i zabawić się. Zabawić się przestrzenią. Tym, że można się pośmiać z siebie albo z kogoś. Tak, i order uśmiechu dawano zawsze po soku z cytryny. Zrobić z siebie idiotę. Na pewno?